Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Solo. Słuchajcie, 2 dni robiłem z Mają różne rzeczy, jakkolwiek to brzmi, w Minecrafcie. No, w Minecrafcie. Słuchajcie, to mi się tutaj kopiło diaksy. Ja dzisiaj te diaksy zamienię na kopiowanie torów, które będą mi potrzebne. Dzięki temu za... Czekajcie, mi to piszczy. Dzięki temu zaoszczędzę po prostu sporo część materiałów. To jest obecnie ważne. Pokażę wam pierw, co się zmieniło, co żeśmy z Mają wybudowali i co ja też pobudowałem. I wydaje mi się, że jest ładnie. Jest ładnie, ale jeszcze bardzo, bardzo dużo przed nami. I tak, 50 groszy. Dobra, chodźcie, chodźcie na zewnątrz, pokażę wam. Po pierwsze, co się zmieniło. Żywopłot. Lampy. Lampy troszeczkę mnie kosztowały żelaza. Mogłem zrobić jeszcze żółte. Żółte by tutaj bardziej pasowały, jak sprawdzałem, ale do żółtych bym potrzebował większej ilości złota, więc stwierdziłem, że żelazo będzie chyba to najlepsze. Więc zainwestowałem sobie w takie lampy. Z lampami niestety było pierdzielenia, bo nie dało się ich skopiować, niestety. Bym sobie powielił, no ale cóż. No i oczywiście żywopłot. Tutaj mamy do portolu wejście, tutaj do windy, standardowo. Mam nadzieję, że nigdzie nie przeoczyłem, ale chyba nie. Tutaj zrobiliśmy z Mają szklarnię. Szklarnia na chwilę obecną wygląda tak. Szkło, dużo szkła. Ze szkłem nie było problemu, jak najbardziej szybko się coś takiego zrobiło, więc... Więc jest ładnie. No i mamy oczywiście możliwość przejścia, pyk, pyk, pyk. Tutaj jeszcze z Mają będziemy coś tam kombinować. A jakąś sadzonkę, jakieś sadzonki. No oczywiście market. Jakby ktoś nie wiedział, jak market działa, to oczywiście za Emeralda możemy sobie kupić jakąś sadzonkę. Dobra. Tam pójdziemy na samym końcu do góry. Zrobiłem też schody. Akurat miałem dużo marbla, więc... Tam walnęliśmy fontannę, bo byliśmy z Mają w piekle. Wykopaliśmy trochę kwarcyku, późnieśmy skopiowali kwarcyk. I zostało trochę i powstała taka fontanna. Jest, bo jest. Tak, żeby jakoś tutaj bardziej elegancko wyglądało. I tutaj oczywiście nam już brakło całych materiałów, więc stwierdziłem, że na tyle wystarczy. O, tam jest wilkołak, to nawet się tam nie wybieram. Tutaj przy piramidzie już się nic więcej nie zmieniło. Zmieniło się za to jeszcze w jednym miejscu, tylko nie wiem, czy tam rozświetliłem, ale chyba tak. Mamy wybudowaną zagrodę dla zwierzaków. To ja oczywiście też muszę... Oh shit. Tutaj muszę oczywiście też troszeczkę porozświetlać. Hehehe. I tak, oczywiście. Owieczki. Tutaj trzeba będzie, no mówię, będzie trzeba prosić. Tutaj mamy miejsce dla koni, więc tutaj konie będą. Tutaj mamy krowy, świniaki. 4-4, bo tak poprzenosiliśmy po dwie pary, żeby było więcej. Tutaj Maja, widzę, już rozmnożyła trochę kurczaków. No i mamy oczywiście kozy. Kozy ja tutaj popałem. Pałem te kozy i są oczywiście kozy. Jeszcze Biartex, Kokłe, Ryszard i tstrzykusie.pl. Także tutaj mamy nasze kozy. Mam nadzieję, że wam te kozy się podobają. Co chcesz, Kokłe? Tak, kozy są fajne. Oczywiście na TS-a was zapraszam, tstrzykusie.pl, jak tutaj macie adres. No i cóż, kus pewnie będzie jakieś mleko albo coś. Dałem podwójny tutaj, bo niestety wychodziły. Okej. Okay. Czy jest tu bezpiecznie? Ha, robi się dzień. Później musimy to jakoś fajnie ogrodzić czy coś, tak żeby już tutaj nic za mnie nie przylazło. Dobra, czy sobie pójdziemy tam do góry. Myślę tutaj na... O, ten skurczy bieg ninja. Myślę, to teraz nabrało jakiegoś sensu tutaj. I dzięki temu też, że to, sobie to rozwiązałem, a nie inaczej,
zmusza mnie to trochę do wykorzystania przynajmniej stacji kolejki w podziemiach. Shit. Że ta stacja kolejki będzie pod ziemią i dopiero będzie wyjeżdżać do góry. Przynajmniej tak to przynajmniej rozwiążę. Bo innej opcji nie ma. Przez to, że nie wiem jeszcze w którym miejscu sobie zrobię tą stację kolejki. Może było faktycznie tutaj ją walnąć i chyba tak to zrobię. A wam zostawię coś takiego, że ktoś będzie mógł dla mnie... Co tam jest? Aha, ta skrzynka, testowaliśmy wczoraj z Wają. Ktoś będzie mógł dla mnie zaprojektować system automatycznego podawania wagonika. No to tam trochę lamp zostało, że miałem co z nimi zrobić, więc zrobiliśmy tak. No i tutaj oczywiście mamy te dwa wiatraki i cały widoczek na moją obecną działeczkę. Myślę, że całkiem fajnie wygląda, nie? Tam oczywiście tego mostu nie ruszyłem, nic tam się więcej nie działo. Teraz myślę, że będziemy się zajmować kolejką, właśnie budową tej kolejki i będę chciał, żeby ta kolejka wyruszała gdzieś tak faktycznie. Dobrze by będzie stąd, z tego miejsca. Dobrze by było, żeby ona tu już wyjeżdżała i polecimy tędy z nią, nie? Zrobimy takie filary i będzie elegancko. No i ta kolejka będzie biegła aż do... Tutaj, do tego miejsca. Myślę, że to będzie dobre połączenie. Bo tutaj mamy wszystko szybko, więc... Więc tutaj sobie daruję po prostu kolejkę podjazdy do tego. Może ewentualnie zainwestować w jakieś zwrotnice czy coś później i zrobić jakiś system. Nie wykluczam, ale priorytetem będzie na razie to, że... kolejka będzie prowadzić do wieży widokowej. Dlatego dzisiaj sobie zrobimy już zaczątki torów. Kopniemy sobie już takim, no nie wiem, chyba pojedynczy tor zrobimy ogólnie, chyba żebym chciał tor cargo jeszcze, może zrobię podwójny tor. Dobra, i kolejka na pewno będzie tu, w tych rejonach, ale w międzyczasie jeszcze wykorzystamy sobie troszeczkę torów. Znaczy torów. Dokładnie w ten sposób. Oczywiście tory wrzucimy do powielania, bo oszczędność, po prostu się liczy oszczędność. Dobra, diamondów na razie, chociaż może poczekamy tego diamonda jednego. Szkoda by było go stracić właśnie teraz, niż jak już tutaj ma dojść, więc zaraz dojdzie. Ja w międzyczasie sobie zobaczę. Dobra, okej, wszystko wiem. Później oczywiście będziemy musieli sobie zrobić detektor rail, power rail. Nie wiem, co to jest ender rail. Aha, teleportuje. O, dobra, może być. Cargo, tak jak mówiłem. No i tutaj mamy oczywiście passenger drop i pick-up, czyli podnosi i zrzuca pasażerów. Testowałem to, niby fajna zabawka, ale tak szczerze mówiąc, nie jest to też jakoś super ekstra potrzebne. Przynajmniej w moim przypadku tutaj, jeżeli będziemy jeździć do naszej wieży, to nie trzeba będzie. Kurde, te tory faktycznie nie jakoś dorzucimy z jednego diamenta. Dobra, one niech się powoli mnożą. Słuchajcie, chisla, ja gdzieś sobie wrzuciłem chisla wczoraj. To się może przydać. Jest dokładnie chisel. Marble mi coś zostało. Zostało mi trochę marbla, więc tego marbla sobie wykorzystamy. Cobblestone'a mi zostało? Pewnie nie. Wiedziałem co. No tak, bo nie zostało mi kobla, bo kobel mi poszedł w dużej mierze na budowę. Na budowę niestety.
Zagrody dla zwierząt. Tak. Ale kobel mamy już tutaj, więc dobrze. A kobel trzeba będzie przepalić później. Nie. Znowu zaoszczędzimy. Będzie szybciej. Ale wiecie co, to tak. Jeszcze jedna rzecz. Potrzebuję łopatę. Si. I bym potrzebował jeszcze, panie i panowie, coś do jedzenia, bo... Bo mnie głód dopada. Okej. Przejdę sobie tutaj. Więc tutaj na pewno w szafeczce coś dobrego znajdę. No dobra, może być te... Mogą być te kanapki, niech będzie. To i to. Okej, zjedzmy sobie kanapkę. Wybornie. O tak. Dobrze. Dobrze, przechodzimy sobie do kopania. Dobra, teraz tak, zobaczmy sobie. Chodźcie, chodźcie, ja mam. Gizel. Pod czym ja znowu mam tą full screen X. No to by było. Tu by nam. Kurka, no. Trochę krzywo, bo bym chciał, żeby mi to wyszło tam. A tu widzimy tak trochę z dupy strony. Cholera. Dobra, nic, zrobimy. Zrobimy to w ten sposób. Tu zrobimy bang bang. Co to robił ten dirt? Zrobimy to w ten sposób, że tu... Tylko tak, nie wiem ile tam będę mógł sobie pociągnąć tą stronę, bo tu może być znowu... Aja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 j, karamba. Dobra. Zaraz zobaczymy, zaraz, zaraz zobaczymy. Co z tego będzie? Dobra. Wiem, co mi się jeszcze przyda. Wiem, co mi się jeszcze przyda. Bardzo jedna ważna i ciekawa rzecz, którą sobie teraz tutaj zrobię. I to zaraz, bo zaraz pewnie będę potrzebować światła, więc zrobię sobie hełm. Okej. A złoty hełm będzie nam po prostu świecić, nie? Okej. Jeżeli wciśniemy L, to oczywiście możemy wyłączyć obsługę dynamicznego światła, ale my chcemy zostawić obsługę światła dynamicznego, więc idealnie. Dobra. Chcemy nie bawić się po prostu z pochodniami, bo to zbędna rzecz. Dobra, i teraz pasowałoby nam tutaj zakręcić. O, dokładnie tak. Je. O, bene. Dobra, i to by było w ten sposób. Tak, czekajcie, tutaj ogólnie możemy zostawić to jak jest. Jest kwarcyk nawet. Dobra, okej. O, tak. O, si. Ja. Dobra, i słuchajcie, tutaj byśmy mieli na 4. Raz, dwa, trzy. O. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Okej. Tutaj se kopsnę. Tutaj ten. To się pozbędziemy jeszcze jednej strony. Okej. I tu będzie bang 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 bang. Okej. Cobblestone. Jup, twoja mać. Dobra. Nie to chciałem konkretnie, ale dobra, nieważne. Dwa. Jeden tor, drugi tor. Dobra, si.
Czyli tu jest tor 1, tor 2, dobra. No, to myślę, że na 3 spokojnie może, może tak być. Dobra, bęk, 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 bęk. Tu będzie filar. Okej. Tu w sumie już można sobie dać te. Okej. Dobra. Teraz bądź tu mądry i... Czekaj, bo ja nie wiem, czy nie jesteśmy teraz kurka wodna w tym. O, dzięki ci. O, luju, luju, luju. Aha. Kurka, tu będzie naprawdę bardzo szybko trzeba wychodzić w górę, bo tam znowu mamy ewentualnie niekoniecznie. Ewentualnie możemy dopiero tu wyjeżdżać w górę, a tutaj zrobimy most, taki tunel. O, 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 o. Widział smoka. No, dokładnie. To jest myśl technologiczna, ale na razie tą dziurę sobie tu zostawię. Ponieważ daje mi światło. Ale w międzyczasie... W międzyczasie to by mi pasowało to jakieś... wyjście na chwilkę zrobić. To drzewo trzeba będzie ściachać i tutaj jakbyśmy już zaczęli wychodzić. Nie wiem, jaką tam mamy głębokość, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mówisz? Spróbujmy tak, na pewno się przekopiemy. Zrobimy to w ten sposób i tutaj już będziemy wyjeżdżać, po prostu będzie opcja wyjazdu do góry. O, elegancko, dobra, czy nawet o jedno za dużo. Ale dobra. opcja jest. Dobra. Fajno. Dobra, czyli to możemy na razie zniszczyć, to już nam nie będzie potrzebne. Od czasu do czasu tylko w tunelu sobie tu postawimy, czyli my lecimy na tym. Tak, na tym? Nie, no, na tym. Dobra, czyli... tego się pozbywamy. Okej. Okay. Rzecz jasna. Bang, bang, bang. Tam oczywiście tą dziurę dobrze, że mamy, bo będziemy wiedzieć, gdzie się po prostu zatrzymać. Okej. Okay. Jeszcze będę musiał rozrobić jedno rozwiązanie. Jak się pozbyć ewentualnych, kurczę, tych pieprzonych mobów, które mi tu zaczną przyłazić. A tego bym nie chciał, kurde. Dobra, ile tego tunelu jeszcze tam, panie i panowie, jest, co? Okej, okay, już niedużo. I tam będziemy chcieli już wyjazd, czyli teoretycznie... teoretycznie wychodzić możemy troszeczkę wcześniej. To pytanie, jak tam te schody moje do góry, bo tu już chcemy mieć wyjazd, więc kilka wcześniej by nam pasowało zacząć. Weźmy sobie dirta. Ja sobie dirt tolne. Aha, możemy tylko tak naprawdę... No nie jest to tak, jakbym chciał, ale... ale tu w sumie mamy miejsce, więc teoretycznie... to nie będzie robiło najmniejszego problemu. Jeśli my zaczniemy sobie wychodzić gdzieś... O, my god! Wypierdzielaj! Do Posejdona. Nie będzie robiło problemu, jak my już sobie tu zaczniemy, będziemy... znaczy tu będziemy starać się wychodzić do góry. Czyli gdzieś... żeby to miało ręce i nogi. A
czy rąk i nóg, to nie wiem, czy faktycznie, czy będzie to miało, czy nie. Ale myślę, że tak. Dobra, potrójny, okej. Okej. Teraz tak, co na ziemię? Mamy Giselle. Myślę, że do kolejki będzie bardzo dobrym rozwiązaniem albo to. Chyba tak, nie? O, dobra, weźmy w takim razie ten. Cobblestone. Okej. Okay. A ten marble sobie weźmiemy. Okej. Okay. Idealnie. To później musimy oczywiście pozamieniać jeszcze. Dobra, pyk. Okej, okay, te ubytki tutaj zalepię po prostu dirtem, bo tego i tak nie będzie widać. Okej, okay, a tutaj oczywiście idzie cobblestone przerobiony. Okej, okay, do samego końca sobie poczynę, wiadomo, to będzie się wznosić tutaj do góry, więc... No. Mam ogólnie miejsce, więc też nie ma co się martwić, że... Będziemy musieli jeszcze to przesunąć do przodu czy coś. Damy radę. Myślę, że to będzie w miarę fajnie wyglądać. A później oczywiście już te pół płytki ze stołu przerobionego. Jako, wiecie, taki wiadukt. Kolejowy. Coś w tym stylu. Dobra. Ok, tu coś trzeba będzie jeszcze pomyśleć. Co na górę. Tutaj my się na pewno przydyrcimy, no bo to nie ma sensu trzymać tego. Więc na pewno położymy dirt. Tutaj nie wiem, ile będzie szło tego. Tu na pewno możemy sobie dać filar pierwszy. Okej. Okay. No i będzie to wszystko jechać w tą stronę. Dobra. Słuchajcie, ale teraz tak, pasuje mi jeszcze... Przynajmniej na pierwszy rzut oka mieć już jakąś wizję tego wyjazdu tutaj. To by było gdzieś tak, nie? Czyli teoretycznie musielibyśmy się tutaj jeszcze tego pozbyć. O, tutaj mamy to. Zrobimy jeszcze w ten sposób. Chociaż... Okay, bang. Dobra. Tutaj jeszcze sobie to waliemy. Dirt. Dobra, i taki byłby wyjazd nad tym drzewem, bo to jest drzewo od żywopłotu. To nie będzie miało jakiegoś większego problemu, myślę. Tutaj spokojnie będzie można dać filar. Bang. Tutaj na pewno większy filar, bo ten filar będzie połączony jakby tak z mostem, bym powiedział. Nie wiem, dam sobie na razie na tyle. No tu na jego zaczepimy tak jakby most, wiecie, tak jakby... No most, wyjazd będzie tak naprawdę tutaj, ale... Ale... Aha, dobra, i tutaj trzeba będzie jeszcze go wyżej wyciągnąć. Nie wysoko. Shit, nie ten klocek. Dobra. Pyk. Kłaczek. I pyk. Okej. Okay.
Okej, tak, to nam się już tutaj nie przyda. Tu by był kolejny filar. Również tej sam na tą samą wysokość, co ten. Tak, jest. Chyba jest, albo wyżej. Dobra, jest jednak wyżej, okej. I tak, tego drzewa się trzeba będzie pozbyć, więc chodźmy od razu po siekierę. Siekiera. Siekiera. Aha, i tutaj, to będzie już kosmetyka, więc nie problem. Siekierka. Nie potrzebuję na razie tego oświetlenia globalnego. Znaczy dynamicznego. Dobra, to się przerabia. W międzyczasie ja se wezmę szczelę tutaj te... O, wróć. Tutaj potrzebuję teleport. Tutaj na pewno będzie teleport. Do tego piecyka sobie przepalę stone'a. Bo ten stone przyda mi się na te slaby, które będę później potrzebować do wykonywania tego mostu całego. Więc to też trzeba będzie jakoś w zacny i ciekawy sposób powielić. Dobra, teraz tak. Tutaj będzie na pewno dach, znaczy sufit. Sufit muszę zrobić dokładnie chyba z tego samego produktu, ewentualnie z marbla mógłbym. Marbla mam więcej, więc to będzie z marbla może ten sufit. Elegancko. Okej. Tutaj sobie darujemy chyba, tu i tu. No właśnie, no i kurka, to trzeba będzie chyba się... Aż ten kurka wpadł. To tutaj trzeba będzie jakoś fajniej sprawę rozmyślić. Chociaż to teoretycznie można by było zatkać, no bo w sumie to nie będzie nam kompletnie do niczego potrzebne już. Filar rzecz jasna może zostać. Dobra, i ten filar... Znaczy możemy to sobie tak oddzielić, nie? Teoretycznie. A praktycznie to głównie nie wygląda. Więc zrobimy to w ten sposób. Dobra, i tu walniemy jeszcze. O! Może taki potrójny filar będzie dobrym rozwiązaniem tutaj. Okej. Ewentualnie można spróbować jeszcze takiej opcji. Dokładnie, nie ma sensu, bo my tak będziemy tutaj wyjeżdżać do góry, więc te filary będą teoretycznie tylko ozdobnie, mają ładnie wyglądać i to wszystko. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, też 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Damy tutaj tak po sześciu w sumie. Nie ten znowu klocek. Niech będzie drugi filar. No i tu oczywiście będą tory. Ja nie wiem, tutaj raczej się nie zmieścimy za żadnym systemem automatycznego podawania, ponieważ no jest tutaj mało miejsca. No, nic z tym nie wkminie, nic tutaj. Oczywiście na razie wypykam. Tam trzeba będzie nadłożyć dyrtu w takim wypadku. Dobra. Okej, tam nam się tory przerabiają, pamiętacie? Myślałem, że tam coś stało, ale jednak nie. Teraz mamy dyrtu, więc tam... No mówię, trzeba będzie nadłożyć dyrtu tutaj, gdzie...
gdzie jest widoczne. W niczym to nie przeszkadza, jest luzik. Luzik. Dobra, no i... Aha, jak już tutaj jesteśmy i mam siekierę, to sobie... Ej, moje kanapki. To sobie wykarczuję to drzewo. To drzewo, no ono będzie na drodze. I myślę, że tutaj już będziemy w sumie w stanie puścić go dalej, więc... Dobra, jeszcze tutaj jeden filar. Myślę, że filary można by tego z tego marbla zrobić, nie? Okej. No i byłoby gites. I teraz tak, jak będziemy mieć już stone'a i te slaby, to musimy tak, ja sobie teraz należy tylko zaznaczę. Tu będzie nam to wszystko wyjeżdżać, więc dobrze było, żeby tutaj już między tym filarem a tym filarem uzyskać wysokość odpowiednią. Czyli ja bym chciał, żeby wagonik jeździł na tej wysokości łącznie. Więc tutaj trzeba będzie jeszcze wznoszenie zastosować. No i filary będą w zasadzie bezużyteczne. Dobra. Więc tak, wagoniki będą jeździć na pierwszej odległości od filara. Druga odległość będzie to jakiś taki odstęp, wiecie, żeby było w miarę tak już estetycznie wyglądało. No i wyszedł nam krzyż. Dobra, no i w ten sposób to wszystko będzie tutaj funkcjonować. No i cały czas później do przodu. Jeszcze sobie tutaj tak na chwileczkę dirtolne i tamtędy jedziemy. To tak, kurczę, tak patrzę teraz, że to będziemy musieli jeszcze zastosować kilka wznoszeń, ale fajnie było, żebyśmy się przedarli. O, nie wiem jak to drzewo, które tutaj jest. To na pewno trzeba będzie wyciąć. Nie wiem jak tamto. To. I nie wiem gdzie będzie zakręt. Czekajcie, chodźcie, zobaczymy jakiś skręt sensowny. Dobra, kolejka leci tędy. To drzewo na pewno będzie do wycięcia. Zobaczymy, czy te drzewa myślę, że się ostoją. To też. No i to drzewo na pewno będzie oczywiście do wycięcia, więc już je wytnę. Bo to nie ma szans i racji bytu. Dobra, i dobrze by było, żebyśmy... Tu jest ten. Dobrze by było, żebyśmy zakręcili tutaj, widzicie? Jakbyśmy tutaj zakręcili, to tam mamy idealne. Ja tutaj, słuchajcie, zaznaczę sobie wysokim dirtem, że tu chcę, żeby zakręcała kolejka. Później lecimy z nią cały czas tutaj tędy, prosto. Jak w pysk strzelił. I teraz się zastanawiam, czy by jej nie puścić bezpośrednio tam do góry, bo patrzcie, tutaj byśmy mieli most. Most oczywiście byśmy sobie później połączyli jakąś drogą i tam fajnym żywopłotem i tak dalej. I tędy tutaj, później tak nad urwiskiem, ta kolejka, ziu! To by było dobre. Ja to sobie muszę wszystko obadać. No szkóreka wodna. Aha. Byśmy ten zrobili zium. Może byśmy faktycznie tutaj ją fajnie jakoś dostosowali do tej góry. Przykleili, tak wiecie, te slaby. Żebyśmy się później podciągnęli do tego tutaj tunelu. I na tym moście można by było zrobić kolejkę. Ewentualnie pocisnąć gdzieś tędy. Tylko albo tam, albo po prostu kolejka tutaj po obrzeżach. Więc dajcie mi znać, którędy byście woli. Czy ciśniemy tam do tego mostu i tam gdzieś wchodzimy z kolejką, czy jednak ciśniemy gdzieś tutaj obrzeżami i później zawijamy się tutaj gdzieś na tej górze i idziemy z tą kolejką do góry. Także wasza decyzja, ja tak zrobię, jak wy zadecydujecie, bo dla mnie i ta opcja będzie
Spoko. Dobra, słuchajcie, ja mi pasuje. Pasuje wrócić. Dobra. I tak też zrobimy. Dobra, ale słuchajcie, z uwagi na to, że mamy już 35 minut odcinka, to na tym dzisiaj zakończymy. Liczę na wasze komentarze, liczę na wasze łapki w górę. Im więcej, tym lepiej. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku solo, także trzymajcie się. Pa, pa. Give it to me. Give it to me. Give it to me.